Chodź, 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 chodź. Młody, stawaj tu. 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 To jest tam. Taki joke. Co, słyszymy? Słyszymy, słyszymy, bo inaczej trzeba zarobić pieniążki, bo inaczej na wakacje nie wyjedziesz. Ja zawsze jeżdżę. Tak, gdzie? Na działkę za blokiem. Aj, młody, młody, młody. Proszę bardzo, zapraszam. Witajcie piękniej! O Jezu kochany. Młody, spokojnie, nie panikuj. No co, Mikołaj to nie jest. Spokojnie, to tylko ja, Janek. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokumenty poproszę. Tak. Ma pan dokumenty czy nie? Tata ma. To pan zawoła tatę. Tato! Tato, pojdzie! Witajcie! Witajcie, panocki kochane! Hej! Dzień dobry. Witajcie. Ile to się jechało, co? A co, Suzarecka się spieprzyła? Się wyszli z tego lasu jak te łosie. Się wystraszyłem. A tu patrzę, takie osobistości, oficerowie. Pan to pewnie generał. Tak, te gwiazdy aż rażą, ała. A co, to widać? Widać, widać. Mało kto teraz polonezem jeździ. Dobra, dobra, kto w końcu prowadził ten samochód? O Jezu, Zicku, no synkowi dołem się przejechać. To pan zawoła syna. No przeca stoi. No. Co, ten negatyw? Czekaj. Uważaj, uważaj. Czekaj. To jest pański syn? No. 20 lat temu pojechałem do Ameryki dachy naprawiać i okazuje się, że coś więcej zmajstrowo. Tada! Jednak czasem te jabłko diabolni trochę dalej spodnie. No. Się mówi, tata, kokos odpalmy chyba. Czy nie? Czy go jak ojciec go, no? Widzicie? Zawsze się jakoś czarną owca w rodzinie znajdzie. Ale to tak jak owoc, choć jak patrzę na tego, to raczej takie barany. Jak już to pies. Zawsze na posterunku i czujny. Ha, wyniucham wszystko. No. To niuchaj. Niuchaj, niuchaj, białaci. No. Ciepnie mu czupoczkę, to przyniesie. Aport! Oj, głuchy. Albo stary. No, trzeba będzie uśpić. No. Weź, bo się obrażą jeszcze. No, jak się syn nazywa? Gładaj. Ja się nazywam John Wachleta Ratrak Gąsienica Synuś. Hej. No, chyba córuś. No. Synuś! Córuś wyjechała, przyjechał synuś. No. No a dokąd ta kolorowa rodzinka się śpieszy, co? Panie komendancie, czarno-biała. Czekaj, żebym tam nie wcisnął. Czekaj, czekaj. Panuczku, cisnę z nim do Zakopanego, ale najpierw mu chciałem ojczyznę pokazać. No i co, podobało mu się w kraju? Podobało, podobało. Nawet mnie tata poznał ze swoimi kolegami z Bronxu. Z Bytomia ile razy ci mógł godać? Bytomia, no. A do Warszawy go pan zabrał, nie wiem, pokazał mu Pałac Kultury i Nauki, no. Zamek Królewski albo... Sejm. Sejm? Sejm? No. A na co ja będę Sejm pokazywał? No. Panocko, jak ja będę chciał pokazać stado baranów, to go na halę zabiorę. Najważniejsze jest to, że zobaczył Kraków. No i co, podobało mu się w tym Krakowie? Podobało, podobało. Najbardziej mi się podobał kościół Mariana. Mariacki, ile razy ci mógł godać? Mariacki. No. W los na wiedzę, nie uwierzycie, co zrobił. Co? Dokończył hejnał. No. Na wuwuzelu. No. Aj. Jeszcze mi tata pokazał taki duży dzwon. No, z wrażenia Zygmunt zabił. Kogo zabił? Jezusicku, ty jesteś durny jak te na sekierpce. No. To po co chodzicie w takich głupich butach? Te, a ciupagę w oko chcesz?
Sieknie, bo tata się skończy ten cyrk. A jeszcze se pamiętam w sukienicach na kupołu. Nie uwierzycie, kupił se taki magiczny, świecący miecz Jedi. No. Z napisem Kraków. I Transformersa. Jest takiego Transformersa, taki samochód, co się w smoka zamienił. No. Ty z napisem Kraków. Jest se płytę. Lady Gaga dla Krakowa. A jeszcze mnie tata zabrał na zupry. No puszczy go pan wziął? A gdzie? Stary wypił, musiałem go nieść. Cicho. Słuchajcie, nie ma królewskiej głowy? Nie ma. Tata tuci. Co? Tuci. Bo tuci przestanie. No, ale no. Panie, co on powiedział? Czy nie rozumiecie? Cię piknie go do po polsku. No. Ta, to niech powie. W czasie suszy szosa sucha. W czasie suszy. I co? Rasista! Bambus! Chodź to! Będziesz mi godał tu, chodź to! Czekaj! Co? Później go zjesz. Panoczki, dogodujmy się jak ludzie, no. A co my z tego będziemy mieli, co? Swojskie wyroby z podsiamiszki tater, ła. No. No ale tu są jakieś kości dla psów. To się wejście. Dziękuję. Wy wojcie. Hola. Bardzo proszę tutaj. Co się stało? My nie możemy was nakusić, proszę. Nie możecie? Nie. Musicie. Do Zakopanego musi dojechać. Rodzinne struny zobaczyć, góry, wierchy, smreki, turnie. I białego misia z Krupówek. Bo kto białego misia zobaczy? Temu dycha z kapsy wiskuci. O. Ale najważniejsze jest to, co by się przepowiednia sprawdziła, by Wojciech... Daj. Jaka przepowiednia? Kruca, fuks. Proszę. To wy nie wiecie? I co? Tata godej. Jo? No godej przepowiednie. No, to posłuchajcie. W starej górolskiej księdze jest zapisane. Kiedy czorny górol wyciągiem na Kasprowy wiedzie. Wielkimi susami bez czerwone wierchy w stronę Giewontu się uto. Siklawica się zacnie cofać. Morskie oko się otworzy. Zamknie się, tata. Zamknie się oko przecież. Zacznie mrugać. No. A wodogrzmoty Mickiewicza przemówią. No i co te kamyczki nam powiedzą, co? Wróć, Adam, wróć! I kiedy już czorny górol na Giewoncie stonie, to nie... Zacznij! Niebo się łotwo z i pierny poleco. I zbudził śpiącego rycerza. Ten zaś łokrakiem nad Zakopanym stanie. Weźmie swój miecz i dupnie go głęboko w ziemię. No i co się stanie, nie bądź pan żyła, dokończ historię. No i się Zakopianka łotkorkuje. Co? Stanie! Ale będzie San Francisco, a tam gdzie to drewno disco będzie stał mój pan.